Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Mirosław Lubiński, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny w Sejmiku Dolnośląskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie przewodniczący, jak pan ocenia działania zarządu województwa w kwestii wydzierżawienia domu zdrojowego w Jedlinie-Zdroju? Przede wszystkim musimy jedną sprawę podkreślić, że uzdrowisko to nie, że samorząd województwa nie zarządza bezpośrednio uzdrowiskiem. Uzdrowisko to jest spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką zarządza zarząd, w tym przypadku zarząd jest jednoosobowy i prezes i to on zajmuje się bieżącym zarządzaniem spółką i ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną, a także odpowiedzialność wobec właściciela za swoje poczynanie. Oczywiście kwestie kluczowe wymagają zgody właściciela, czyli samorządu województwa dolnośląskiego, ale pamiętajmy, że uzdrowisko to jest, jeszcze raz to podkreślę, spółka prawa handlowego i ona musi dbać o interes. Prezes i zarząd jest zobowiązany dbać o interes spółki. Doskonale wiemy, że spółka, która zajmuje się uzdrowiskami, no nie jest spółką dochodową. Uzdrowisk to nie jest czas dla uzdrowisk, czas pandemii na pewno przeszkadza w prowadzeniu tego biznesu. Nie ma ludzi, to jest tak jak w tej chwili ktoś by chyba mówił, że dobrą inwestycją jest kupowanie hoteli. No nie, wiadomo, że nie. W tym trudnym czasie spółka musi przetrwać. Oczywiście mamy również na względzie kwestię pierwszorzędną dla mnie, jaką jest utrzymanie waloru uzdrowiskowego i nie możemy tutaj z tego zejść. I na pewno te działania, które z jednej strony będą źródłem przychodu dla spółki i nie będą generowały, nie pogłębiały straty, a jednocześnie będą wpisywały się w szeroko rozumianą działalność sanatoryjną. Popieramy, dlatego uważam, że zarząd popiera ten pomysł i zgodzi się na wydzierżawienie, absolutnie związane z działalnością, pokrewną działalnością uzdrowiskowej. Czyli co powstanie w domu zdrojowym w Jedlinie-Zdroju? Z informacji, które ja posiadam, obiektem są zainteresowane podmioty, które mają, czy chcą prowadzić działalność rehabilitacyjną dla osób wymagających tego typu działalności, tego typu opieki. Tyle, że okres pobytu dla tych ludzi będzie na maksymalnie do 6 miesięcy, więc nie ma mowy o tym, że tam powstanie jakiś dom starców. To jest dzierżawa na działalność rehabilitacyjną dla osób tego wymagających. No i dzierżawa będzie terminowa, będzie miała około 2 lat, także mamy czas na to, żeby przetrzymać ten ciężki okres i zastanowić się i może podjąć kroki, uda się wreszcie podjąć kroki w kierunku już do docelowego rozwiązania modelowego dla spółki, takiego, które byłoby korzystne zarówno dla gminy uzdrowiskowej, jak i dla samej spółki. A co pan myśli o pomyśle, który pojawił się w oświadczeniu zarządu województwa, że możliwy jest podział spółki Szczawno-Jedlina na część, która będzie podlegała samorządowi województwa i na część jedlińską, która będzie podlegała gminie Jedlina-Zdrój? Sam pomysł nie jest zły, jeżeli gmina, wiem, że gmina wyraziła zainteresowanie tym pomysłem, jest na pewno do omówienia, ale to nie jest kwestia jednego dnia, czy tygodnia, czy też miesiąca. To trzeba omówić. Na pewno ten proces będzie trwał wiele miesięcy, ale jest to oczywiście jakieś rozwiązanie, które nie stoi w sprzeczności z aktualnym wydzierżawieniem obiektu, z pomysłem wydzierżawienia obiektu, dlatego że możemy tego procesu się przygotować, a czas na dodanie na dzierżawę jest skończony, jak mówiłem, wynosi około 2 lat i wtedy możemy przygotować się za 2 lata do takiego rozwiązania. Nie zamykam tej drogi. Uważam, że mamy czas na przygotowanie i przemyślenie tego, ale to nie jest, jak podkreślam, to jest majątek publiczny i tego nie możemy oddać bez dokładnego określenia, na jakich zasadach, na jakich warunkach przekazuje. A czy wtedy takie małe spółki uzdrowiskowe, jedna Jedlina-Zdrój, druga Szczawno-Zdrój, poradzą sobie na rynku? Myślę tak, że nie radzą sobie na rynku uzdrowiska o wiele większe niż Szczawno-Jedlina. Każdy pomysł sensowny, może właśnie rozwiązanie polegające na tym, że mniejsze podmioty tworzymy, ale wyodrębnione, inaczej, które są skupione w jednym miejscu, to tak naprawdę Szczawno-Jedlina to są dwa różne miasta, odległość jest między nimi dość duża.
i z punktu widzenia takiego zarządczego, no jest, to są to dwa różne podmioty tak de facto. Oczywiście, że gdyby był okres prosperity, gdyby było dużo kontraktów, to można to sensownie podzielić i korzystać z tego, że mamy taką szeroką bazę lokalową. No ale to nie jest okres prosperity, to jest okres pandemii i my musimy ten okres przetrwać i każdy pomysł, który ku temu ma służyć, jest rozsądny, a ten pomysł, o którym mówiliśmy i mówimy, czyli dzierżawa, wydzierżawienie domu zdrowiowego, jest rozsądny, jest ważny i według mnie warto w niego pójść. Panie Przewodniczący, jesteśmy 2 lata po wyborach samorządowych. Jak Pan ocenia działalność koalicji Prawo i Sprawiedliwość, bezpartyjni samorządowcy w Sejmiku Województwa? Uważam, że jest to dobra koalicja z punktu widzenia interesów mieszkańców, a po to jest samorząd, po to jesteśmy samorządowcami, żeby przede wszystkim zaspokajać interesy wyborców naszego regionu. Tutaj mniej mają znaczenia partie polityczne, a ważna jest skuteczność działania. Ta koalicja daje tę skuteczność działania. Pokazujemy to chyba dotychczasowymi osiągnięciami. Myślę, że to idzie w bardzo dobrą stronę i uważam, że ta koalicja ma szansę przetrwania do następnych wyborów. Z pożytkiem dla mieszkańców. No przecież dowodem na to jest nawet chociażby tegoroczny budżet. Budżet absolutnie inwestycyjny, mimo tak trudnego okresu. Cały czas myślimy o tym, żeby te inwestycje utrzymać, bo one tak naprawdę są siłą napędową gospodarki. Mam tu na myśli przede wszystkim takie duże inwestycje, no sztandarowe dla nas, jak Polana Jakuszycka. Z jednej strony, a z drugiej strony budowa nowego szpitala onkologicznego. Pieniądze na to znalazły się również na szpital onkologiczny, znalazły się również w budżecie państwa i mam nadzieję, że w ciągu tej kadencji, a przynajmniej na pewno w znacznym stopniu budowa już będzie zaawansowana jeszcze za kadencji samorządu i uważam, że to jest naprawdę, jeżeli się uda, to będzie to krok milowy w opiece zdrowotnej, onkologicznej dla całego regionu, nawet nie tylko dla regionu, ale i dla Polski. A co jakby z budżetu województwa wesprze w regionie wałbrzyskim marszałek dolnośląski, poza tym, co musi utrzymywać, czyli swoje instytucje, tak, podległe? Tak, myślimy o tym, żeby inwestycje województwa dolnośląskiego były skierowane właśnie na przede wszystkim nie tylko na Wrocław, ale również na region. W naszym przypadku, kiedy jestem radnym z tego regionu, chcemy, żeby te inwestycje pojawiły. Mamy nadzieję też, że będziemy skutecznie też starali się jednak, tak jak też do tej pory się dzieje, mieć instytucje województwa dolnośląskiego, które będą działały w terenie. No, w Wałbrzychu jest akurat Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy i chcemy na pewno nie tylko utrzymywać ten Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu, ale również wokół niego też skupić nowe inwestycje, ale to jest już kwestia przyszłego roku i mam nadzieję, że niedługo będziemy o tym mogli mówić szerzej. Na razie jest to w fazie planów, ale mam nadzieję, że uda nam się w Wałbrzychu przeprowadzić spektakularną, ale też bardzo potrzebną dla regionu inwestycję w oparciu właśnie o Dolnośląski Urząd Pracy. Tajemniczo pan brzmi. Tak, no nie można, to jest też polityka, to jest też biznes, to musimy, że tak powiem, poczekać na efekty, bo mówienie o planach i sprzedawanie ich od razu, w momencie, kiedy nie są jeszcze wszystkie warunki spełnione, jest przedwczesne i może budzić później niepotrzebne zarzuty o to, że zbyt wcześnie wystartowaliśmy z pomysłem. Na pewno myślę, panie redaktorze, i obiecuję panu, że jak tylko będziemy wiedzieli coś więcej, to będzie pan pierwszy, który pan to usłyszy. Dziękuję bardzo. Trzymam za Przez słowo. To mieszkańcy. Trzymam za słowo. Panie Przewodniczący, radny Jacek Iwańcz, jeden z liderów Nowoczesnej w regionie wałbrzyskim, drugi radny dolnośląski z naszego okręgu, uważa, że koalicja bezpartyjnych samorządowców i PiS-u nie służy regionowi, a budżet przyszłoroczny nie jest uszyty pod potrzeby regionalne. Bardziej służy Wrocławiowi niż terenowi. Słuchałem akurat wypowiedzi pana radnego, ale w tej wypowiedzi poza tą oceną, która tak zabrzmiała, jak pan przekazał, no nie było poparcia konkretnymi przykładami, bo właściwie nie usłyszałem żadnego przykładu negatywnego na poparcie tej tezy.
No, takie jest prawo opozycji, ba i obowiązek, żeby zawsze krytykować posunięcia rządzących. Zawsze budżet będzie zły dla opozycji, a dobry, w tym wypadku akurat obiektywnie dobry, dla tych, którzy ten budżet konstruują i dla tych, którzy zarządzają województwem. Ja myślę, że te opinie są niepoparte faktami, przykładami, i dlatego traktuję jako normalną grę polityczną, jaką powinna i prowadzi niestety albo niestety opozycja. No, pan radny Iwańc wspomniał o dwóch sprawach. Takim kompleksową budową ścieżek rowerowych połączonych na całym Dolnym Śląsku i na przykład o przejęciu tudzież remoncie modernizacji linii kolejowej Jelenia Góra-Karpacz. Jemu akurat. Przyzna pan przy całym szacunku dla rowerzystów oraz mieszkańców rejonu Góry Karpacza, że te inwestycje, choć potrzebne, no nie stanowią tak naprawdę o polityce dolnośląskiej. Poza tym, jakby już odnosimy merytorycznie do tych zarzutów, no akurat ścieżki rowerowe i autostrada rowerowa jest w naszym programie i to sukcesywnie z roku na rok robimy, inwestujemy duże pieniądze w to i to w tym kierunku zmierzamy. Akurat ten zarzut uważam absolutnie zachybiony. A w kwestii kolei, no to raczej przejmowanie linii kolejowych stało się domeną Dolnego Śląska i z tego słyniemy. I to jest bardzo dobry kierunek. Rozwój infrastruktury kolejowej, co widać, jest naszym priorytetem. Przejmujemy kolejne linie kolejowe. Kolej Dolnośląska po nich jeździ. Także tutaj no to zarzuty uważam zachybione i nie tylko pod względem merytorycznym, ale również pod względem też takim no, politycznym, no bo kwestia, te dyskusje, które pan radny Iwańczyk poruszył, no, nie są fundamentalne dla województwa dolnośląskiego, dla oceny pracy zarządu, oceny pracy koalicji. A czy pana zdaniem środki na zdrowie, to pańska dziedzina, zostały optymalnie podzielone na Dolnym Śląsku? W dobie epidemii koronawirusa trudno mówić o optymalnym podziale środków. To jest sytuacja nagła, tak jak to mówimy w medycynie, stan nagły, który wymaga szybkich interwencji i takie interwencje były. Akurat pieniądze dla szpitali, nie tylko naszych, ale również szpitali powiatowych znalazły się i były i będą. Trudno w tej chwili planować, niestety, nad czym bardzo ubolewam, jakąś sensowną politykę zdrowotną na przyszłość, w sensie tego, co jest naszym zakresem działania, czyli w zakresie profilaktyki, bo przecież nie zajmujemy się jako samorząd województwa finansowaniem usług medycznych, ale trudno w tej chwili cokolwiek planować. Ja tylko przypomnę, że przecież na ten rok 2020 jako szef Komisji Zdrowia mogę powiedzieć, że Komisja Zdrowia zresztą z mojej inicjatywy przeznaczyła duże środki na program stomatologiczny dla dzieci i młodzieży. No, pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany, absolutnie zmiażdżyła. I niestety trudno powiedzieć, co będzie w przyszłym roku. I niestety ten budżet jest cały czas trochę właśnie ratowaniem stanu nagłego, ale jak tylko sytuacja się uspokoi, mam nadzieję, że program szczepień też do tego się przyczyni. No, przejdziemy do tego, co jest naszym podstawowym obowiązkiem dla profilaktyki, nie tylko jeśli chodzi o koronawirusa, ale też o szereg innych schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, stomatologicznych, bo to tak naprawdę jest naszym zadaniem, a te choroby już wcale nie zniknęły. Niestety poziom ich nie do rozpoznawania wskutek epidemii koronawirusa jest bardzo duży i na pewno zajmiemy się tym, bo to jest w zakresie naszego działania jako samorządu, oprócz oczywiście prowadzenia naszych jednostek, w tym dużych szpitali wojewódzkich. Dziękuję bardzo. Mirosław Rubiński, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Dolnośląskiego, był dziś gościem dnia telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę, panie przewodniczący. Wzajemnie, wesołych świąt. Dziękuję bardzo.